Witaj, Maciej Matuszewski z tej strony, właściciel firmy intelektualnie.pl, znanej głównie z nauki szybkiego czytania oraz z dzięki inwestowaniu w nieruchomości. I jeśli choć trochę interesujesz się wolnością finansową oraz bogactwem, to wybacz moją bezpośredniość, ale musisz dowiedzieć się o pieniądzach tego, co za chwilę zostanie zaprezentowane w tej prezentacji. Jest to lekcja, która powtarza się w kółko przez ostatnie 2,5 tysiąca lat, to są je ciągle i ciągle i za każdym razem powoduje ona dwie rzeczy. Po pierwsze, ogromny i masowy transfer bogactwa od jakichś 95% społeczeństwa do 5%. Po drugie, zaskoczenie tych pozostałych 95% społeczeństwa. Mimo, że ta sama historia powtarza się naprawdę koło wrotku o starożytności po chwilę obecną na przestrzeni całego świata, gdziekolwiek tylko istnieją pieniądze i system monetarny, to zawsze jest ogromne zdziwienie i ogromny transfer bogactwa. Znaczna większość społeczeństwa ubożeje, a wybrane grupy w ciągu chwili budują ogromne majątki. Jeśli nie do końca wiesz o czym mówię, lub domyślasz się, ale nie jesteś pewny, jak znaleźć się w tych pięciu procentach społeczeństwa, do których bogactwo zawsze wędruje, to zapraszam na prawdopodobnie najważniejszą lekcję, jaką daje nam ostatnie tysiąca lat historii istnienia pieniądza. Teraz proszę skup się, bo to naprawdę twarda i konkretna wiedza, i żeby ją zrozumieć, trzeba zrobić dwa duże kroki w tył z miejsca, w którym jesteśmy. Czyli z miejsca, w którym zastanawiamy się, jak mieć więcej pieniędzy, w co je inwestować, jak generować je pasywnie i tak Gotów? Pierwszy krok w tył to odpowiedź na pytanie, a czym w ogóle jest pieniądz? Nie sądzę, że to trochę zabawne, że uczymy się inteligencji finansowej, inwestowaniu. Często nie zastanawiając się nawet, czym one tak naprawdę są, jaka jest ich natura. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że monety i banknoty, którymi się posługujesz, to tak zwany pieniądz fiducjalny. Od łacińskiego Fides, czyli wiara. Wiara dlatego, że siła nabywcza tego kawałku papieru, czyli szansa, że uda się coś za niego kupić, zależy od niczego innego, tylko wiary innych osób w to, że oni też będą mogli go z czasem wymienić na jakieś dobra i usługi. Poza tą wiarą, ten banknot nie ma żadnej wartości. To kawałek celulozy, którego nie możesz ani zjeść, ani w żaden inny sposób, Pożyteczny sposób wykorzystać. Zresztą spójrz na te same kawałki papierów, których używaliśmy około 20 lat temu. Trochę inna grafika, ale generalnie ta sama budowa i forma, wyemitowane przez ten sam podmiot i z tym samym napisem, co obecnie. Banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Mimo, że wszystko się zgadza, to spróbuj coś za nie teraz kupić. Dlaczego ci się nie uda? Bo nikt nie wierzy w to, że wciśnie je komuś innemu za coś wartościowego, czyli straciły wiarę. A pieniądz fiducjarny, bez wiary, to nie pieniądz. To nic niewarty kawałek papieru. Są inne rodzaje pieniędzy niż fiducjarne? Oczywiście, że tak. To złota moneta wykuta w Lidii około 600, 600 roku przed naszą erą z elektrum, czyli stopu złota i srebra. Biorąc pod uwagę jej wagę i zawartość złota i srebra, można śmiało stwierdzić, że powinniśmy otrzymać za nią co najmniej 200 zł w pierwszym lepszym skupie złota. Nie sądzisz, że to trochę zabawne? Za monetę sprzed 26 wieków kupisz obecnie nieporównywalnie więcej niż za dwumilionowy banknot, którym się posługiwaliśmy zaledwie 20 lat wcześniej. Zaczyna powoli trochę dawać do myślenia, prawda? Ale dobra. Na wnioski przyjdzie czas za chwilę. To był zaledwie jeden krok w tył. Czyli zastanowienie się, czym jest pieniądz. Wiemy, że posługujemy się obecnie wyłącznie kawałkami papieru, które mają wartość tylko dlatego, że wierzymy, że mają wartość. A wierzymy, bo tak nam mówi nasz rząd i bank centralny. Więc zróbmy drugi krok w tył, żeby poznać największą lekcję z historii pieniędzy. Skoro to rząd sprawia, że wierzymy w siłę nabywczą jednych papierków, a innych nie, to jak zachowują się rządy państw? Czy da się zauważyć jakieś powtarzające się wzorce, które wpływają na siłę nabywczą pieniędzy w Twojej kieszeni? Hmm. Bingo! Dochodzimy do sedna. Na całym świecie, od starożytności do chwili obecnej, można zaobserwować, jak poszczególne państwa przechodzą przez kolejne etapy pewnego cyklu. Pierwszy punkt. Rozpoczynają z pieniądzem, który cieszy się zaufaniem czyli ludzie w niego wierzą, a więc ma on wartość nabywczą. Drugi etap. Następuje rozwój państwa przybywa firm, ludności, zwiększają się ich obroty, obywatele produkują i konsumują coraz więcej. Trzeci etap. W miarę rozwoju państwo dokłada kolejne warstwy wydatków, które obciążają jego budżet. Zwiększają się wydatki na kulturę, naukę, edukację, źle stworzony system emerytalny, renty, różne dotacje, granty, subwencje, opiekę zdrowotną, zasiłki itd. Rozrasta się między m.in. cała opiekuńczo-pomocna warstwa państwa. W tym samym punkcie często dochodzą większe wydatki na wojsko niż rzadko sama wojna, które trzeba finansować. Etap czwarty. Wydatki urosły do poziomu. Że budżet państwa się nie domyka. Państwo wydaje więcej niż zyskuje z podatków, czyli ma deficyt budżetowy. Etap piąty. Z powodu deficytu państwo nie ma pieniędzy, a wydatki pozostają. W takiej sytuacji rząd ma zazwyczaj cztery opcje. Opcja numer jeden: zwiększamy podatki. Jak się domyślasz, mało popularne i niechętnie stosowane rozwiązanie. Kiedyś zwiększenie podatków oznaczało często bunt i rebelię ludności, podczas której głowa władcy mogła skończyć oddzielona od ciała. Dzisiaj, w dobie demokracji, po pierwsze kandydat czy partia, po której spodziewamy się podniesienia podatków, raczej nie wygra wyborów. A jeśli zatali przed nami swoje zamiary i gdy dojdzie do władzi, władzy, podniesie podatki, to mocno zmniejsza swoje szanse na kolejną kadencję. Nie dziwi więc, że każdy chce tego uniknąć. Druga opcja, czy drugie rozwiązanie to obcięcie wydatków. Zabierając pieniądze z różnych programów, czy obniżając płace, czyli, raczej, czyli jeszcze gorzej, jak obniżymy płace np. lekarzom czy policjantom, natychmiastowy strajk murowany. I wszystko zaczyna się walić. A kto wydałby rząd, który np. planuje znieść dotacje dla bezrobotnych? Jak, to wpro, jak i to wprowadziłoby bunt? Więc tym bardziej unikamy tego rozwiązania jak ognia. Trzecie rozwiązanie, najbardziej dramatyczne ze wszystkich w mojej ocenie, to państwo zawłaszcza sobie mienie swoich obywateli. Czyli na przykład to, co mieliśmy na Cyprze w 2013 roku, gdzie państwo dosłownie wzięło część pieniędzy z kont bankowych swoich obywateli. Wszystkie trzy powyższe opcje są bardzo tkliwe, bo stawiają władzę w nieprzychylnym świetle, a każdemu sprawującemu władzy zależy przecież na chwale i pewnej posadce. Czy to starożytnemu władcy, średniowiecznemu królowi, współczesnemu dyktatorowi, czy partii rządzącej wybranej w demokratycznych wyborach. Im ludzie są bardziej zadowoleni, tym posadka pewniejsza i cieplejsza. Więc nie chcemy ich denerwować. Więc najlepiej wybrać czwarte rozwiązanie, które nie budzi takiego buntu obywateli. Jakie? Zadłużamy się, lub grubo ponad zasady ekonomiczne, dodrukowujemy pieniądze. W ten sposób, bez wyraźnych, nagłych konsekwencji, podkreślam, nagłych konsekwencji, buntów i niezadowolenia obywateli, w budżecie pojawiają się dodatkowe pieniądze i wszystko gra. Przynajmniej na chwilę obecną, która mamy nadzieję, rozciągnie się na cały czas naszej kadencji. A problemy wynikające z dodrukowania pieniędzy i zadłużania się zbierze ktoś następny. W końcu, hej, demokracja polega na tym, że wybieramy narządzących tych, Którzy obiecują nam więcej fajnych rzeczy, które kosztują. A że jak się domyślasz, skoro dług publiczny Polski rośnie w tempie ponad 200 milionów złotych na dobę, to raczej nie mamy żadnych oszczędności, z których można by ufundować te fajne rzeczy? Upraszczając więc sprawę, demokracja u nas i u większości innych narodów polega na wybieraniu do rządzenia tych ludzi, którzy obiecują nam, że bać za dużo nasze państwo, lub produkują więcej pieniędzy. I jakkolwiek strasznie to brzmi, to normalne. Przecież raczej nikt nie głosowałby na kogoś, kto zapowiada, że podniesie podatki, zlikwiduje połowę świadczeń socjalnych, uczyni służbę zdrowia, edukację płatną i jeszcze obniży pensję, prawda? Logiczne. Więc ten stan rzeczy to wada systemu, nie nasza. Ale że żyjemy w tym systemie, to warto go trochę lepiej poznać. Zwłaszcza jeśli chcesz zbudować bezpieczeństwo finansowe dla siebie i Twojej rodziny. Tak, żeby nie martwić się o pieniądze niezależnie od poczyniań władzy i najlepiej jeszcze żyć na poziomie, na którym stać się na wszystko, czego zapragniesz. Okej. Okay. Wiemy już, że naturalne jest to, że ostatecznie niemal każde państwo kończy albo zadłużając się coraz mocniej, albo dodukowując pieniądze. Jaki jest tego rezultat? Początkowo super. Państwo wypłaca pensje, świadczenia, funduje różne rzeczy, więc z poziomu obywatela wszystko gra. Jednak prędzej czy później koniec jest zawsze taki sam. Upadek systemu monetarnego. Podczas którego dokonuje się ogromny transfer bogactwa i później powstanie nowe, i później powstanie nowego systemu monetarnego i rozpoczęcie tego cyklu od nowa. Jak dokładnie to działa? Zobacz. Wyobraźmy sobie mini gospodarkę składającą się z ciebie i dwóch innych rodzin. Ty zajmujesz się wędkarstwem i produkujesz jeden koszyk ryb tygodniowo. Druga rodzina zajmuje się uprawą ziemi i produkuje jeden koszyk warzyw tygodniowo. A trzecia zajmuje się myślistwem i produkuje jeden koszyk mięsa tygodniowo. Pewnego dnia, gdy ryby Ci zbrzydły, naszła Cię ogromna ochota na warzywa. Idziesz więc do sąsiada, który uprawia warzywa i zgadnij co, jemu one też zbrzydły. Proponujesz więc wymianę swoich ryb za jego warzywa i jest super. Oba jesteście zadowoleni. To się nazywa barter i był on pierwotną formą handlu. Dlaczego więc powstały pieniądze? Bo pewnego razu... Ty nadal miałeś ochotę na warzywa, a twój sąsiad nie chciał twoich ryb, tylko mięso od innego sąsiada. Z kolei tamten sąsiad chętnie wymieniłby się z tobą na jego mięso, za twoje ryby, ale ty nie chcesz mięsa. Czyli mamy sytuację, w której każdy ma to, czego chce ktoś inny, ale nie możemy się bezpośrednio wymienić, bo żeby to zadziałało, ja muszę chcieć to, co ty masz, i jednocześnie ty musisz chcieć tego, co mam ja. Żeby wyeliminować ten problem, umawiamy się, że nie musimy się bezpośrednio wymieniać towarami, tylko wprowadzamy papierowe pieniądze, nazwijmy je jedzeniowymi złotówkami. Dzięki ich wprowadzeniu teraz możemy się wymieniać dowolnie. Do tego umawiamy się, że gdyby ktoś stale produkował więcej koszyków, to za każdy dodatkowy koszyk jedzenia, jaki się pojawi w naszym układzie, dodukujemy jednorazowo jedną jedzeniową złotówkę. Na początku każdy produkuje jeden koszyk i każdy dostał po jednej jedzeniowej sutówce. Mamy więc w naszym obiegu trzy jedzeniowe sutówki i trzy koszyki. Każdy kosztuje więc jedną sutówkę. Ale pół roku później my znaleźliśmy lepsze łowisko i produkujemy co tydzień dwa kosze ryb. Nasz sąsiad obsadził większe pole i produkuje teraz trzy kosze warzyw tygodniowo. A myśliwy? się nie starał i ciągle produkuje swój jeden kosz mięsa. Mamy więc 2 plus 3 plus 1, czyli łącznie 6 koszy co tydzień. Więc tak jak się umawialiśmy, dodukowaliśmy jeszcze 3 jedzeniowe złotówki i teraz między nami krąży łącznie 6 jedzeniowych złotówek. Każdy kosz kosztuje więc dalej jedną złotówkę i wszystko gra. Nasza mini gospodarka jest stabilna, nasz układ się sprawdza, ceny są stałe, wymiana jest uczciwa i wszyscy są zadowoleni. Teraz wyobraź sobie, że naszemu myśliwemu powiększyła się rodzina i razem potrzebują więcej jedzenia, ale nie chce mu się więcej polować i ciągle produkuje jeden kosz mięsa. Wpadł więc na pomysł, że potajemnie przed nami i drugim sąsiadem co tydzień dodrukuje sobie jedną jedzeniow jedzeniową złotówkę i zajął dokupi sobie od ciebie czy od sąsiada dodatkowe kosze jedzenia. Yy, gdy się go spytamy skąd ma te pieniądze, skłamie, że sprzedał drugiej osobie mięso bo zaczął go więcej produkować. My tam się nie interesujemy, ile on produkuje, więc okej. Okay. Ale po sześciu tygodniach zaczyna się robić coś dziwnego. Nadal produkujemy łącznie sześć koszy jedzenia co tydzień. A między nami krąży już nie sześć jedzeniowych złotówek, tylko przez tajemniczy naszego nieuczciwego sąsiada, 12 jedzeniowych złotówek. Każdy z nas ma więc sporo kasy. Kurczę, powodzi nam się. Aż dziw, że tak się złożyło. Jest nawet lepiej niż poprzednio. Nasza mini gospodarka przeżywa hossę. Ponieważ ładnie ciłaliśmy, zaoszczędziliśmy sobie 7 jedzeniowych złotówek. I postanowiliśmy wydać wielką ucztę. Chcemy więc wydać nasze 7 jedzeniowych złotówek, żeby kupić wszystkie kosze od sąsiadów. I okazuje się, że nie możemy. Bo przyjaciele mają tylko razem 4 kosze jedzenia. 3 warzyw i jeden mięsa. Praktycznie połowa naszych oszczędności okazała się bez żadnej wartości. Bo nic nie możemy za nie kupić. Okej, okay, dziwna sprawa. Ale co tam? Tym teraz kupujemy to co się da, a resztę pieniędzy wydamy w następnym, następnym tygodniu. Tylko że sąsiedzi zauważyli, że teraz za te pieniądze nie mogliśmy nic kupić. Więc co sobie myślą? Kurczę, to samo może przecież spotkać mnie. Najgorsze jest to, że mogę oddać moje jedzenie za jedzeniowe złotówki, a potem jak będę chciał kupić sobie za nie coś innego, to już nie będę mógł bo będzie taka sama sytuacja jak teraz że zabraknie koszy jedzenia i w rezultacie zostanę z niczym będę miał jedzeniowe złotówki ale będę głodował nie mogę tak ryzykować nie sprzedam moich koszy mogę je tylko wymienić na inne kosze albo za coś za co mam pewność że będę mógł kupić inne pożywienie ale na pewno nie za jedzeniowe złotówki bo one mi takiej pewności nie dają co się stało przez Dodrukowanie pieniędzy zauważyliśmy, że może być sytuacja, że za naszą walutę nie zawsze będziemy mogli coś kupić, więc nie chcemy też za nią sprzedawać naszych towarów. Staraliśmy, straciliśmy wiarę w jej siłę nabywczą, przez to właśnie upadł nasz mini system monetarny. Bardzo podobny mechanizm działałby, gdyby zamiast potajemnie dodrukowywać ponad miarę Nasz nieuczciwy sąsiad pożyczałby skądś dodatkowe jedzeniowe złotówki. Oczywiście to bardzo upuszczony model, bo w normalnej, dużo większej gospodarce, gdzie są miliony sąsiadów, informacja nie rozprzestrzenia się tak szybko, tylko następuje najpierw stopniowy wzrost cen, prowadzący ostatecznie do hiperinflacji, ale w to nie musimy się już wgłębiać. Jeśli zrozumiałeś ten nasz przykład z dwoma sąsiadami, to zrozumiałeś istotę sprawy i widzisz już, że każde nadmiarowe dodrukowanie pieniędzy czy zadłużanie się prowadzi z czasem do tego, że twoje pieniądze, które sobie oszczędzasz, tracą na wartości i w konsekwencji, ostatecznie jeśli występuje taki nieuczciwy sąsiad, to zawsze, ostatecznie system monetarny się rozpada. Tym naszym nieuczciwym sąsiadem jest rząd który każdego dnia wydaje więcej niż zarabia, więc musi się zadłużać lub dodrukowywać pieniądze niezależnie od ilości towarów w gospodarce. A to prowadzi do tej samej sytuacji co w naszym przykładzie. Ta historia powtarza się jak w kołowrotku. Od starożytnych Aten, które żeby mieć więcej pieniędzy zaczęły od swoich, zło do swoich złotych monet, Dodawać miedzi i w ten sposób produkowały ich dwa razy więcej niż poprzednio. Czyli po naszemu dodukowały sobie pieniądze. Kiedy zaczęły tak robić, niedługo potem, a ten całkowicie upadły Zbieg okoliczności, starożytny Rzym który zrobił dokładnie to samo. Rozwadniał swoje srebrne monety innymi metalami, żeby móc produkować ich więcej. Szacuje się, że w 53 roku przed naszą erą, rzymski denar miał w sobie 94% srebra. W chwili upadku Rzymu miał jego zaledwie 2 promile. Kolejny zbieg okoliczności? Oczywiście, że nie. Upadek systemu monetarnego dawniej był niszczący dla państwa. I historia powtarza się i powtarza. W XIII wieku wnuk Chingis Hana, Kublai Han doprowadza Chiny do prawdopodobnie najwspanialszego okresu w historii. Wszyscy opływają w dobrobyt. Jak? Dodrukował pieniądze, oczywiście. Wszystkim jest fajnie, aż ktoś. Tak jak, w naszej, tak jak w naszym przykładzie, orientuje się, że za swoje zgromadzone pieniądze nie może kupić wszystkiego. Waluta upada, Chiny pogrążają się w ruinie. Francja przechodziła przez podobny cykl wiele razy. Chyba ostatni eksperyment wykonali w latach 30 XX wieku z papierowym frankiem. Zaledwie 12 lat zajęło, aby stracił on 99% swojej wartości. To zdjęcie z 1923 roku z Niemiec. Tam wtedy banknoty tak bardzo straciły na wartości, że wykorzystywano je jako tapetę. A to Węgry 1946 rok. Banknoty są porzucane na ulicy i zganiane jak śmieci. Myślisz, że obecne zadłużenie i bankructwo Grecji to coś wyjątkowego? Upadki systemów monetarnych to norma. Zresztą spójrz na ten wykres. Obrazuje procent państw, które w danym roku były bankrutami lub właśnie stawiały od nowa swój system monetarny. Poza kilkoma wyjątkowymi latami na przestrzeni tych 200 pokazanych na wykresie, praktycznie ciągle spora część państw zmieniała lub różnymi środkami odnawiała wiarę w swoją walutę, bo ta upadła. Zresztą tutaj jest lista części walut, które przez upadki systemów monetarnych przestały istnieć lub podległy denominacji w ciągu ostatnich lat. My też tutaj jesteśmy z naszą hiperinflacją, przez którą jedno jajko kosztowało ponad 2000 złotych. I stopień rozwoju gospodarczego państwa nie ma tutaj nic do rzeczy. Zadłużają się zarówno kraje rozwinięte, jak i rozwijające się. Swoją drogą to są najwięksi różnicy na świecie. Przewodzą im Stany Zjednoczone, później Anglia, Japonia i Niemcy. Nic więc dziwnego, że dolar, mimo że jest międzynarodową walutą, już wyraźnie traci na swojej wierze w to, że ma wartość nabywczą. Jest tylko kwestią czasu, kiedy upadnie. Matematyki nie oszukasz. Zresztą, nie wiem czy wiesz, ale przez brak wiary w niego, kraje powoli przestają go używać do handlu międzynarodowego. Iran, państwo o trzecim na świecie największym zasobie ropy, Naftowej za swoją ropę nie przyjmuje już dolarów, tylko złoto. Właśnie. I to jest najważniejsza lekcja z historii, która ma dla Ciebie wymiar praktyczny. Wróćmy do naszej symulacji gospodarczyki z dwoma sąsiadami. Gdy Twoi sąsiedzi zorientowali się, że nie warto sprzedawać ich jedzenia za jedzeniowe złotówki, to w praktyce zgodzą się na dwie rzeczy: barter, czyli bezpośrednią wymianę, albo sprzedaż swoich zasobów za złoto i srebro. Tak. Gdy tracimy wiarę w siłę nabywczą jakiejś waluty i nie ma jeszcze nowego systemu mentalnego, ludzkość zawsze wraca do złota i srebra. Po pierwsze dlatego, że ich nie można dodrukować, ani nikt przez ich ograniczoną ilość nie pozwoli Ci się w nich mocno zadłużyć. Czyli nie można z nimi zrobić tego, co z naszymi jedzeniowymi złotówkami czy każdą inną walutą fiducjalną. A po drugie, nawet ciężko wyjaśnić dlaczego, ale niezależnie od kultury i miejsca na Ziemi, ludzie naturalnie postrzegają złoto i srebro jako coś cennego, jako nośnik wartości, który może być pieniądzem. Znaleźliśmy skarbce na złoto należące do traków, które powstały 4000 lat przed naszą erą. W kodeksie Menesa, założyciela egipskiej dynastii 3100 lat przed naszą erą, odczytujemy nawet pierwszy kurs wymiany złota na srebro i odwrotnie. W Biblii znajdujemy mnóstwo fragmentów pokazujących złoto jako wartościowy metal, z którego wykonane były najważniejsze elementy świątynie. Nawet gdy Hiszpanie odkryli Amerykę, to pomimo że rozwijająca się tam zupełnie z boku kultura Inków nie miała nic wspólnego z naszą. Mieliśmy inną religię, język, zwyczaje, wiedzę, które tak łączyło nas wysokie postrzeganie złota i srebra i jego wydobywanie. Każda wyżej rozwinięta kultura sama z siebie traktuje te kruszce jako nośnik wartości. Dlatego, niezależnie od miejsca na ziemi, podczas upadków, na, podczas upadków narodowych walut ludzie zawsze wracają do wymiany swoich towarów i usług na złoto i srebro. Które wtedy kosmicznie zyskuje na wartości. Dlaczego zyskuje? Wróćmy do naszej symulacji z dwoma sąsiadami. Mamy sześć koszy jedzenia w całej gospodarce. My ładnie ciułaliśmy, więc jesteśmy najbogatsi, bo mamy siedem jedzeniowych złotówek. Resztę mają sąsiedzi. Jest tylko jedno, ale. Oni zauważyli już, że jedzeniowe złotówki nie mają pokrycia w towarach i wierzą w ich siłę nabywczą, więc jak zawsze się to dzieje, przechodzą na złoto i srebro. Tak się składa, że nasz sąsiad, ten od mięsa, jako jedyny ma u siebie dwie złote monety. Ile one są warte? Jeśli pieniądz jest w obiegu i wszyscy go uznają, to jego realna wartość nabywcza jest zależna od ilości towarów. Innymi słowy, ponieważ te dwie złote monety, to całe złoto, jakim dysponuje nasza mała gospodarka, to są one warte wszystkie sześć koszy. Czyli za jedną złotą monetę, nasz sąsiad może kupić aż trzy kosze. Wiesz, co się stało? Mimo, że wcześniej byliśmy najbogatsi, bo mieliśmy najwięcej jedzeniowych złotówek, to, że zmienił się pieniądz na złoto, cały majątek powędrował do naszego sąsiada, który to złoto ma. Bo teraz ono uzyskało ogromną siłę nabywczą, bo stało się pieniądzem. Teraz on może sobie za nie kupić dosłownie wszystko, a my zostaliśmy z niczym. Właśnie odbył się transfer bogactwa. Już wiesz, czemu kruszce wtedy tak kosmicznie zyskują na wartości i ogromny majątek leci do osób, które je posiadają? Gdy po pierwszej wojnie światowej upadła waluta, czyli marka Republiki Weimarskiej, czyli dzisiejszych Niemiec, to mówi się, że za jedną uncję złota, którą możesz teraz kupić za niecałe 5000 zł, można było kupić w wiele lokali handlowych na głównej ulicy w Berlinie. Rozumiesz to? za kruszce o wartości 5 tysięcy złotych mogły stać się właścicielem jednych z najdroższych nieruchomości w stolicy. I ten schemat powtarzał się od tysiącleci, powtarza się teraz i będzie się powtarzał, bo nikt nie wynalazł jeszcze ani doskonałego systemu rządzenia państwem, ani doskonałego systemu monetarnego. Więc waluty będą upadać i powstawać, a w okresach przejściowych ludzie jak zawsze będą się posługiwali złotem i srebrem. I wtedy będzie następował ogromny transfer bogactwa. Tego systemu nie naprawisz. Jedyne co możesz zrobić to odpowiednio zainwestować część swoich oszczędności w kruszce, żeby podczas transferu bogactwa majątek leciał do ciebie, a nie od ciebie. Jest oczywiście jeszcze wiele subtelności odnośnie tego, kiedy najlepiej kupić złoto i srebro, ile mieć jednego, ile drugiego, w jakiej postaci je kupić, gdzie trzymać oraz jak i kiedy zamienić na dużo większy majątek. Ale jeśli teraz zrozumiałeś, dlaczego w ogóle warto jest je mieć, to gratuluję. Przerobiłeś najważniejszą lekcję budowania bogactwa, której niestety, niezależnie od tego, ile setek razy historia się jeszcze powtórzy, większość osób nigdy nie zrozumie i będzie cierpieć. Miej proszę jeszcze świadomość, że zabezpieczenie swojego majątku już sami tylko jeden z pięciu elementowego systemu budowania bogactwa o potwierdzonej historycznej skuteczności. Pozostałe elementy poznasz w kolejnej prezentacji. Dzięki za obejrzenie tej, i jeśli Twoim zdaniem ta wiedza może być pomocna także innym, proszę kliknij lubię to pod filmikiem, tak aby Twoi znajomi mogli y, mieli też szansę dostania tej wiedzy, która może ich przeszedł przed kolejnym kryzysem czy po prostu ratować oszczędności ich życia. Raz jeszcze dziękuję za obejrzenie tej prezentacji, do zobaczenia na, na, na kolejnej prezentacji, która pojawi się już niebawem za kilka dni. Obejrzyj ją koniecznie. Trzymaj się!